oto przed Wami pierwsze w pełni lądowe kręgowce, które wprawdzie czasy swojej świetności mają już za sobą, ale sporo ciekawostek mogą jeszcze zaoferować. Gady, podobnie jak ich przodkowie płazy, to zwierzęta zmiennocieplne. Tematu zmiennocieplności nie będę już drążył, możecie sobie przypomnieć w filmie dotyczącym płazów o właśnie tutaj. W każdym razie gady spotykamy na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem oczywiście Antarktydy, na której jest zwyczajnie dla tych stworów za zimno. Zdecydowana większość gatunków zamieszkuje strefę międzyzwrotnikową, a te w naszym umiarkowanym klimacie są raczej nieliczne, małe, no i kiedy przychodzi zima, zapadają w stan odrętwienia. Obecnie do gromady gadów zaliczamy cztery rzędy. Krokodyle, żółwie, łuskonośne i sfenodonty. Te ostatnie to tylko dwa współcześnie żyjące gatunki z rodzaju sfenodon i zamieszkujące Nową Zelandię. Jeśli chodzi o żółwie i krokodyle, to raczej nie ma tu niejasności. Ale czym są łuskonośne? Ta tajemnicza nazwa rzędu gadów zawiera w sobie już bardziej znajome twarze, mianowicie węże i jaszczurki. Zanim przejdziemy do dokładniejszego opisu każdej z tych grup, przyjrzyjmy się cechom wspólnym dla gadów, które ułatwiają funkcjonowanie w środowisku lądowym. Ciało mają pokryte grubą i suchą skórą z bardzo nielicznymi gruczołami. Najczęściej są to gruczoły zapachowe. Z naskórka tych zwierząt powstają łuski, tarczki czy jakieś płytki rogowe, a więc solidny pancerz służący ochronie. Martwy naskórek należy co pewien czas wymienić, czyli zachodzi proces linienia. U węży na przykład całość naskórka jest wymieniana naraz, to tak zwana wylinka, a u jaszczurek naskórek złuszcza się w postaci płatów. Szkielet gadów ma raczej mało chrząstki, jest więc sporo cięższy niż ten płazi czy rybi, a gadzia czaszka wykazuje daleko większą ruchomość. Gady w przeciwieństwie do płazów posiadają klatkę piersiową, która pomaga w wydajniejszej wentylacji płuc. Dzięki przesunięciu kończyn bardziej pod tułów mogą się poruszać daleko sprawniej niż płazy, które na lądzie, jak pamiętacie, bywały dosyć niezdarne. Do ochrony oczu, a także do nawilżania w suchym środowisku będą służyć oczywiście powieki. Do sprawnej wymiany gazowej przydadzą się jeszcze dobre płuca o całkiem sporej powierzchni i u gadów są to tak zwane płuca gąbczaste. Jeśli chodzi o rozmnażanie gadów, to mamy do czynienia w zdecydowanej większości przypadków z jajorodnością i z zapłodnieniem wewnętrznym, a więc do połączenia plemnika z komórką jajową dochodzi wewnątrz ciała samicy. Składanie jaj odbywa się zawsze na lądzie, nawet jeżeli mamy do czynienia z gadami, które wtórnie zasiedliły środowisko wodne, jak niektóre żółwie czy krokodyle, a wtórnie oznacza, że ich gadzi przodkowie byli organizmami lądowymi. Samica gada dba o to, by składanym na lądzie jajom nie było za zimno, dlatego są one składane do wykopanych nor albo przykryte rozkładającą się roślinnością czy grubą warstwą błota. Wszystko po to, by dojrzewającym w jajach gadziątkom nie doskwierała zbyt niska temperatura. Organizmy, które się z tych jaj wyklują, są podobne do swoich rodziców, zatem nie ma tu larwy, a rozwój bez stadium larwalnego nazywamy rozwojem
prostym. Opieka nad potomstwem to raczej rzadkość. W tej grupie zwierząt jednak krokodyle wyłamują się z tego trendu i sprawiają wrażenie bardzo troskliwych rodziców. Będąc przy rozmnażaniu, nie możemy opuścić szalenie ciekawego tematu budowy jaj gadów. Uniezależnienie od wody wymusiło na gadach parę innowacji w temacie rozwoju młodych. Oto przed Wami błony płodowe, a więc struktury wewnątrz jaja, dbające o właściwe warunki dla rozwoju zarodka i ze wszystkich cech przystosowawczych do życia na lądzie. Te błony płodowe są chyba cechą najważniejszą. Ptaki i ssaki nadal korzystają z dobrodziejstwa błon płodowych, zatem te trzy grupy kręgowców, czyli gady, ptaki, ssaki, nazywać będziemy owodniowcami od właśnie jednej z błon płodowych, czyli owodni. Wewnątrz tejże owodni jest płyn, a w nim zanurzony jest zarodek. Zobaczcie, jakie to jest genialne. Wyłazimy na ląd, ale nasze młode rozwijają się w pęcherzyku wypełnionym płynem. To tak jakby zabrać ze sobą kawałeczek środowiska wodnego i zakopać gdzieś w piasku na lądzie. Genialne. Poza owodnią znajdziemy tu jeszcze omocznie. To błona, w której gromadzone będą produkty przemiany materii dojrzewającego zarodka, a więc troszkę taka toaleta. Ale z ważnym zastrzeżeniem, dzięki możliwości zwrotnego wchłaniania wody, zarodek może wielokrotnie korzystać z tej samej wody. Mamy tu jeszcze kosmówkę, która pomaga w wymianie gazów odbywającej się między środowiskiem a zarodkiem. Czwartą błoną płodową będzie pęcherzyk żółtkowy wypełniony żółtkiem, które to stanowi zapas substancji odżywczych dla rozwijającego się małego gada. Wróćmy jeszcze do podziału gadów, by przyjrzeć się dokładniej kilku przedstawicielom. Zacznijmy od sfenodontów, gdzie mamy do czynienia z hatteriami, bardzo starymi, o wielu prymitywnych cechach, jak na przykład oko ciemieniowe, czyli taki narząd reagujący na światło i położony z tyłu głowy. Ja tam bym takim narządem nie pogardził. W Polsce przedstawicieli sfenodontów oczywiście nie znajdziemy. Dalej mamy żółwie, ich ciało okryte kostnym pancerzem, pokrytym rogowymi płytkami. Żółwie nie mają zębów. W Polsce mamy tutaj jednego przedstawiciela, mianowicie żółwia błotnego. Jeśli chodzi o krokodyle, to wybrały tryb życia wodno-lądowy. A z ciekawostek w ich budowie, to krokodyle serce ma całkowicie przegrodzoną lewą i prawą komorę. Pozostałe gady mają taką niepełną przegrodę międzykomorową. A o polskich krokodylach niestety nie usłyszycie. No chyba, że ktoś założy taki zespół disco polo albo partię polityczną. Łuskonośne mają całą powierzchnię ciała pokrytą łuskami pochodzącymi z naskórka. No i dzielimy je, jak wcześniej wspominałem, na węże i jaszczurki. Nasi przedstawiciele jaszczurek to zwinka, jaszczurka żyworodna i przedziwna beznoga jaszczurka nazywana padalec zwyczajny. Z węży spotkamy w Polsce popularnego zaskrońca, ale także żmiję zygzakowatą, która jest naszym jedynym jadowitym wężem. Gniewosza plamistego, on zaniepokojony syczy i kąsa. No nie dziwne więc, że tak go nazwano. Oraz skrajnie zagrożony wyginięciem z naszego kraju wąż eskulapa. To tyle na dzisiejszej odwróconej lekcji o gadach. Owocnej nauki i do następnego razu. A i jeszcze pozdrowienia.